Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym będziemy się szykować. Dawno nie było takiego get ready, a mam dzisiaj intensywny dzień, więc mam dzisiaj dużą ochotę po prostu się z Wami pomalować i spędzić miło czas, ale nie byłabym sobą, gdybym przy tej okazji nie zadbała o przetestowanie kilku ciekawych produktów. Mam kilka naprawdę fajnych kosmetyków i jestem bardzo ciekawa tego, jaka będzie ich jakość. Zapraszam serdecznie, zostańcie ze mną. Tym razem poszłam sobie poszperać, popatrzeć, co tam nowego, co tam ciekawego do Douglasa i do Sephory. I muszę przyznać, że w Sephorze jest trochę ciekawych produktów, które naprawdę mnie zainteresowały i które, no, będę testować z dużym zaciekawieniem. Jeżeli zaś chodzi o Douglasa, to muszę tutaj powiedzieć, że tych nowości po prostu było trochę mniej. Coś tam udało mi się upolować, ale jednak było to takie po prostu szukanie czegoś ciekawego, aniżeli po prostu od razu, wiecie, widok mnóstwa ciekawych i nowych kosmetyków. I zaczynając od Sephory, muszę powiedzieć, że trafiłam na bardzo przyjemnego, bardzo sympatycznego i bardzo miłego pana, z którym zakupy robiło mi się po prostu no niesamowicie fajnie. Widać było, że miał dużą wiedzę i dużą pasję do makijażu, więc w tym momencie gorąco pozdrawiam. A my przechodzimy do sprawdzenia pierwszego produktu, czyli do nowej palety z Fenty Beauty. Paleta ta nosi nazwę Bomb Pose i muszę Wam powiedzieć, że kolorystyka jest po prostu przepiękna. No z jednej strony można byłoby pomyśleć, że tych palet nude jest naprawdę dużo na rynku, ale z drugiej strony, no nie ma, słuchajcie, przepraszam, bo mój kot akurat teraz. Przepraszam Was, ale aż musiałam się napić łyka kawy, bo mój kot akurat w tym momencie musiał wszystko przesuwać naokoło, szurać wszystkim, żeby mi przeszkodzić. Wracając do tematu. Jeżeli chodzi o palety w takiej kolorystyce, czyli kolorystyce nude, róży, brązów, to ja za każdym razem, kiedy je testuję, to jestem bardzo zaintrygowana, ponieważ po prostu ja uwielbiam taką kolorystykę. Tutaj mamy zarówno cienie matowe, jak również cienie błyszczące i zobaczymy sobie, jaka będzie jakość tego produktu i myślę, że zaczniemy sobie dzisiaj od tego błyszczącego różu. Paleta kosztowała mnie 215 zł. Ten pierwszy cień na palcu wygląda następująco. Tutaj wydaje się być dosyć delikatnym, ale zobaczmy go na powiece. No i taki też jest. Trochę widać tych drobin, co mi się akurat podoba, ponieważ ja lubię efekt takiego migoczenia na powiece. Natomiast nie jest to najbardziej nasycony cień, ale sam kolor jest ładny i spróbuję go trochę dołożyć. No, troszeczkę się dobudował, nie jest to najmocniejszy efekt na świecie, ale tutaj akurat muszę powiedzieć, że właśnie przy tym delikatnym efekcie podoba mi się po prostu efekt tej drobiny, ponieważ wiecie, no nie każdy musi lubić najmocniejsze błyski na świecie, a ja po prostu lubię, kiedy nawet w momencie, kiedy cień jest trochę delikatniejszy, to na tej powiece trochę tutaj zaczyna się coś dziać. Nie jest to taki, wiecie, super cień, za którym bym totalnie przepadła, ale widzę też tutaj jego pozytywy. No mimo wszystko moim zdaniem mógłby być jednak trochę mocniejszy. Teraz sprawdzimy sobie ten odcień, który bardzo mnie intryguje, ponieważ wygląda jak takie pomieszanie lawendy i beżu. Więc tak, widzę przy pierwszym dotknięciu, że to jest cień o takiej wzmocnionej średniej pigmentacji, ale jednocześnie taki, który przynajmniej w tej chwili nakłada się bardzo łatwo i miękko na powiekę. Ja lubię takie cienie. Zobaczymy, jak będzie za chwilkę, natomiast wydaje mi się, że może tutaj być naprawdę fajnie z tym matem. Ten cień wydaje się być trochę cieplejszym na powiece niż w palecie. No tak. Druga warstwa trochę go wzmacnia, bez szaleństw. Więc przynajmniej ten cień wygląda na taki średnio napigmentowany, może trochę z takim lekkim wzmocnieniem, ale na pewno bardzo łatwo się blenduje, bardzo miękko. Takie pierwsze wrażenie po zaaplikowaniu tego przejściowego cienia jest takie, że on jest naprawdę łatwy w użyciu. Nie uda się raczej tutaj stworzyć jakiegoś takiego mega krycia, mega mocnego nasycenia tego pigmentu, natomiast on się praktycznie nie osypuje, jest miękki i bardzo szybko się z nim pracuje, a my teraz przechodzimy do sprawdzenia kolejnego matu, czyli do tego czekoladowego brązu. O proszę! No muszę powiedzieć, że tutaj mam wrażenie, że ten pigment jest o wiele bardziej nasycony. Ja to nawet widziałam w momencie, kiedy nakładałam ten cień na pędzel. Natomiast ja nigdy w tym momencie już nie wyrokuję, tylko sprawdzam, jak ten cień nakładać będzie się na powiekę. A tutaj, słuchajcie, no muszę powiedzieć, że ten pigment jest mocniejszy. Nakłada się bardzo ładnie. W ogóle mają te cienie jakąś taką fajną właściwość miękkiej pracy. Osyp jest taki tyci, prawie go nie ma. Ale jednak jest to ciemny odcień.
No pierwsze wrażenie też fajne. Zobaczymy teraz, co da nam tutaj ta druga warstwa. W ogóle piękny też jest ten odcień, ponieważ on jest taki neutralno-chłodny, bym powiedziała. Nawet nie wiem, czy jakby się tak przyjrzeć, to czy ten brąz nie ma w sobie troszeczkę tonacji śliwkowej, tak minimalnie. No i tutaj podtrzymuję swoje zdanie, że ten cień jest mocniejszy, ale nadal pracuje fajnie i miękko. Słuchajcie, ja lubię sobie jeszcze po cieniowaniu tym ciemniejszym odcieniem nabrać na pędzel odrobinę cienia przejściowego i tutaj sobie jeszcze całość rozmiękczyć, żeby stworzyć właśnie jak najbardziej takie gładkie linie. Przechodzimy teraz do kolejnego cienia, czyli do tego matowego brązu, którym będę akcentowała centralną część załamania powieki i jeszcze trochę rozdymiała granice. Kolorystycznie ok, ale wydaje mi się, że tutaj też ten cień jest właśnie trochę delikatniej napigmentowany, właśnie jak ten pierwszy wrzos. I w ogóle w trakcie, słuchajcie, dobudowywania tego ciemniejszego cienia troszeczkę miałam jednak wrażenie, że gdyby właśnie ten przejściowy był podobnie napigmentowany właśnie do tego, to jednak one troszeczkę lepiej by się łączyły, ponieważ w pewnych momentach już zaczynało być mi trudno, pojawiały się jakby takie pewne suchości w postaci takich delikatnych plamek, więc no tak w 100% idealnie formulacyjnie te cienie się dla mnie ze sobą nie zgrywają. Teraz jeszcze na koniec rozjaśnimy sobie wewnętrzny kącik oka najjaśniejszym matem z paletki. No i tutaj też widzę, że zdecydowanie jest to zbyt delikatny mat. Ja lubię, kiedy właśnie ten wewnętrzny kącik oka jest tak ładnie rozjaśniony, kiedy właśnie ten pigment tak na tyle dobrze się wybija, że po prostu od razu rozświetla cały makijaż, dodaje mu świeżości, a tutaj po prostu prawie nic nie widać. Więc takie moje pierwsze wrażenia są takie, że raczej średnio oceniam w tej chwili tą paletę. Na początku jeszcze wydawało mi się, że w miarę ok będą te maty pracowały, ale wydaje mi się, że może chodzić tutaj o to, że właśnie one w miarę fajnie funkcjonują nakładane samodzielnie, czyli w takim, wiecie, bardzo szybkim machnięciu pędzlem. Natomiast w momencie, kiedy staramy się zrobić coś więcej, zbudować dobry kształt i blendowanie, no to pewne niedoskonałości już tutaj nam się pojawiają. A teraz przechodzimy do sprawdzenia kolejnego produktu, czyli do kredki do oczu od Too Faced o nazwie Killer Liner, za którą zapłaciłam 89 zł. Pan w Sephorze mówił mi, że ta kredka jest niezwykle trwała, że pięknie się nią maluje, że zastyga i że naprawdę super się trzyma. Sprawdzimy sobie to dzisiaj. I ja sobie kupiłam, słuchajcie, odcień Killer Espresso. I on mi się bardzo spodobał, ponieważ jest niezwykle podobny do kredki MAC Coffee, którą, jak wiecie, uwielbiam. A ciężko jest znaleźć właśnie kredkę w odcieniu takiego pięknego, głębokiego, chłodnego brązu, która jednocześnie pięknie by się aplikowała i byłaby trwała, więc zobaczmy, jak będzie w tym przypadku. No proszę. Powiem Wam szczerze, że nawet się zastanowiłam przez chwilę, czy ta kredka będzie widoczna na cieniu w zewnętrznym kąciku oka, ponieważ te kolory są do siebie dosyć podobne, a tutaj, proszę, bardzo ładnie. Może nie nakłada się ona w taki najbardziej masełkowaty sposób, troszeczkę muszę ją przyciskać do powieki, ale z drugiej strony kolor jest przepiękny i aplikuje się ona właśnie w taki intensywny sposób, ma mocny pigment. Ja, słuchajcie, chyba ją wykorzystam nawet dzisiaj do zrobienia większej części dolnej powieki, żebyśmy mogli zobaczyć, jak się z nią popracuje. Tam sobie ją nałożę, rozmażę i zobaczymy, ale w tej chwili pierwsze wrażenie mam dobre, natomiast nie mogę powiedzieć, że ona się tak najbardziej masełkowato nakłada. Jeszcze sobie odrobinkę tą końcówkę doprecyzuję pędzelkiem, ponieważ jednak ta kredka jest dosyć gruba i tutaj właśnie tych takich najostrzejszych krawędzi raczej nie da się z nią wykonać. No i właśnie, widzę już, że ona na pewno bardzo szybko zastyga, to trzeba mieć na uwadze. Więc myślę, że rzeczywiście możemy tutaj na koniec odcinka zobaczyć dobrą trwałość. Oczywiście się przekonamy, ale jednak aplikacyjnie no tak najłatwiej to nie jest. Przynajmniej w formie rysowania kreski tym produktem. Coś Wam pokażę, zanim powiem Wam, co sądzę na temat tej kredki. Ona jest tak trwała, że ja po prostu nie mogę
zmyć jej z mojej ręki. No po prostu muszę trzeć i trzeć i trzeć. I dopiero teraz zaczyna coś schodzić, ale naprawdę ta trwałość jest tutaj imponująca. Bardzo szybko ona zastyga. Natomiast jeżeli chodzi o jakość pracy, to właśnie ten szybki efekt zastygania trochę się na nią przekłada, ponieważ musiałam się natrudzić, żeby te kreski dobrze wyprofilować. W pewnych momentach było naprawdę bardzo trudno i oczywiście profilowałam sobie je jeszcze dodatkowo, podczyszczając krawędź kreski korektorem i gdyby nie to, to one po prostu byłyby grubsze. Jeżeli chodzi o sam kolor, to słuchajcie, wiecie, na powiece on wygląda dla mnie na prawie że czarny. Osobiście chyba wolałabym, żeby troszeczkę tego brązu więcej się tutaj wybijało. A teraz przechodzimy do maskary, którą kupiłam wczoraj w Douglasie. Ten tusz do rzęs nazywa się No Compromise i on jest właśnie z marki własnej Douglas. Kosztował on 69 zł, natomiast wczoraj był chyba minus 30% rabat, coś takiego. W każdym razie zapłaciłam za tą maskarę jakieś 20 zł mniej. Jeżeli chodzi o jej właściwości, to tutaj czytam sobie z opakowania, że to ma być tusz, który rzęsy pogrubi, ekstremalnie wydłuży i dodatkowo je podkreśli. Dowiadujemy się również, że jego kolor ma być intensywną czernią, a dodatkowo ma się nie rozmazywać. Przy Was zobaczę szczoteczkę, bo nie mam pojęcia, jaka ona jest, więc teraz się razem przekonamy. Okej, taka klasyczna, no zobaczmy. No powiem tak, pierwsze wrażenie jest takie dosyć delikatne, ale nie tylko jeżeli chodzi o to, jak widzę, że ten tusz układa się na moich rzęsach, ale również jeżeli chodzi o to, że mam poczucie, że ta szczotka jest taka trochę sucha i po prostu mało tej maskary nabiera, ale oczywiście postaram się ten efekt wzmocnić, dobudować i zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda po drugiej warstwie, trochę te rzęsy się pogrubiły, spektakularnego wydłużenia nie widzę, ale dołożę jeszcze trzecią warstwę i zobaczymy, czy coś tutaj teraz się zmieni. O, i tutaj na szczęście ta trzecia warstwa to wydłużenie nam dokłada. Tylko wiecie, jakie to jest uczucie? Trochę czuję się tak, jakbym malowała się takim tuszem, który już się prawie kończy. Wiecie, o co chodzi? Czyli jest taki już gęsty, suchawy, taki trochę oblepiający. No i staram się tutaj wskrzesić z niego jak najwięcej. Teraz te rzęsy wyglądają lepiej, ale szału nie ma jak dla mnie. No i tutaj teraz możecie zobaczyć, tak wygląda porównanie rzęsy pomalowanej i niepomalowanej. Rzęsy dopracowane i na lewym oku, czyli drugim, które podkreślałam, pracowało mi się gorzej tym tuszem. Zrobiło się jeszcze bardziej gęsto, tak jakby oblepiająco i po prostu nie podoba mi się efekt na moich rzęsach. I dobrze wiecie, że ja nie zawsze doklejam sztuczne rzęsy, ale dzisiaj jednak tak brakuje mi tego efektu wydłużenia i wyciągnięcia tych rzęs, że jednak kilka kępek sobie dokleję, a ten tusz no już w tej chwili mi się nie podoba. Doczepiłam kępki i jakoś tak od razu lepiej się poczułam, nawet pomimo tych niedoskonałości w makijażu i teraz przechodzimy do podkładu. I ten podkład widziałam już od jakiegoś czasu na różnych zdjęciach, na Instagramie, w internecie i miałam wielką ochotę na jego sprawdzenie i kiedy podczas wczorajszych zakupów wpadł mi on w oko, to stwierdziłam, że to będzie ten dzień, kiedy wspólnie go sprawdzimy. Mowa o nowym podkładzie od Tarte o nazwie Amazonian Clay, który kupiłam za 185 zł w odcieniu 18N, czyli Fair Light Neutral i przeczytam Wam teraz, co mówi o nim producent. A zatem mamy tutaj następujące hasło. Jestem na stronie Sephory. Pokaż swoją skórę z najlepszej strony dzięki podkładowi Tarte z glinką amazońską o wysokim stopniu krycia. Dlaczego go uwielbiamy? Całkowite pokrycie dla uzyskania efektu drugiej skóry bez efektu maski. Naturalne matowe wykończenie, które wygładza i wyrównuje koloryt. Technologia poreless widocznie zmniejsza widoczność porów, zmarszczek i linii mimicznych. Ultra lekka konsystencja pianki, która dzięki płynnej aplikacji kamufluje niedoskonałości. Wiecie, o czym teraz pomyślałam? Mamy tutaj naprawdę dużo zapewnień, więc dzisiaj, inaczej niż zwykle, nałożę sobie ten podkład na połowę twarzy i zobaczymy różnicę. Oczywiście docelowo podkład nałożymy na całą twarz, tylko najpierw nałożymy sobie po prostu na jedną połówkę twarzy, żeby ocenić efekt i różnicę ze stroną niepomalowaną. Nałożyłam sobie ten podkład na dłoń. W ogóle miałam wrażenie w Sephorze, kiedy patrzyłam sobie na tester, że ten odcień jest troszkę ciemniejszy, ale być może przy rozprowadzaniu po prostu on będzie się troszkę utleniał. Konsystencja, zobaczcie, jest taka naprawdę mocno zbita. Jeżeli chodzi o zapach, jest bardzo delikatny, przyjemny. Konsystencja to jest taka trochę pasta, trochę pianka. No ciekawa jestem bardzo tego efektu. Okej. Na pewno już tutaj przy rozprowadzeniu widzę, że on mocno dosyć matuje. Przynajmniej na tym etapie tak mi się wydaje i tak czuję go pod palcem. Jakbym nawet takie trochę pudrowe wykończenie czuła.
Ale zobaczcie, ten odcień całkiem się rozkłada na tej skórze. Jak najpierw go zobaczyłam, to miałam lekki szok na twarzy, ale w tej chwili widzę, że on chyba jednak rzeczywiście troszeczkę się utlenia. Krycie ma duże, ale jednocześnie nie jest taki, słuchajcie, ciężki. Dotykając tą konsystencję w pierwszej chwili, myślałam, że on będzie taki bardzo nieprzyjemny w odczuciu, a tutaj naprawdę ładnie się rozkłada. Kolor uważam, że jest naprawdę w porządku. I jak na tak kryjący podkład i jednocześnie matujący, uważam, że on naprawdę ładnie wtapia się w skórę tylko taką aplikacją palcem, a zaraz zobaczymy, jak będzie z gąbką. Dobra, to teraz go dopracuję gąbką. Na moje szczęście on się trochę utlenia. Zobaczcie, tutaj przed chwilą sobie dołożyłam, a to jest właśnie ta pompka, którą nakładałam na początku, czyli troszeczkę bardziej wpadł on w takie cieplejsze tony. W tej chwili, tak jak mówię, jest to dla mnie fajne, ale być może gdybym miała ciemniejszy odcień, to nie byłabym tym taka zachwycona. I teraz sobie troszeczkę to krycie dobudujemy, zobaczymy, co uda się uzyskać. No tak, zdecydowanie na pewno widzę tutaj ten mat. No ciekawe, co będzie za chwilę, bo teraz z kolei mam wrażenie przy tej drugiej warstwie, że jestem za jasna. Ale też z drugiej strony, słuchajcie, przy tak właśnie takiej pastowatej konsystencji trzeba być też ostrożnym, żeby właśnie nie zaaplikować tego produktu za dużo, żeby nie stworzyć takiego efektu maski. Widzę tutaj, że małe ilości zdecydowanie tutaj mu pomagają. Tak wygląda podkład rozprowadzany na jednej połówce twarzy. Widzę tutaj, że tej konsystencji służą małe ilości, ponieważ nawet bardziej on mi się podobał przed dołożeniem go gąbką, ale w ten sposób sprawdzaliśmy sobie krycie, natomiast koniec końców czuję lekkość tego podkładu. Trochę obawiałam się o to, że właśnie taka pasta da mi efekt ciężkości, a jest wręcz przeciwnie. Trudno tutaj nie zauważyć, że pomimo tego, że jeszcze jako tako ten kolor się ułożył na mojej skórze, to jednak jest za jasny i po prostu mnie no tak dodatkowo wybiela, a daje głowę, że ten podkład w Sephorze wyglądał po prostu inaczej i kiedy nakładałam sobie go na dłoń, to nawet miałam wrażenie, czy nie będzie dla mnie trochę za ciemny. Jest to trochę takie dla mnie zastanawiające, ale to jest też wybieranie odcieni z testera. Nie wiem, być może on gdzieś tam za długo przy świetle leżał, może za często był otwierany. Trudno powiedzieć, ale wrażenie na skórze rzeczywiście jest ładne. Jest matujące, ale nie jest jednocześnie takie nadmiernie wysuszające. Z drugiej strony pomyślałam, że nałożę sobie ten podkład samą gąbką, żebyśmy zobaczyli właśnie tą aplikację. No i jest całkiem nieźle. Podtrzymuję zdanie, że on właśnie w mniejszej ilości wygląda fajnie. Nawet tutaj z tym stopniowaniem krycia byłabym ostrożna, bo ta konsystencja jest właśnie taka dosyć specyficzna. O, tutaj nawet bardziej mi się podoba. Tak, tutaj jest nawet fajniej. Zaczynam mieć trochę mieszane uczucia. Z jednej strony na początku ten podkład mi się podobał, nie czułam się w nim ciężko, ale z drugiej strony teraz, kiedy on zaczyna zastygać, to zobaczcie, co zaczyna się już dziać tutaj w okolicy brody, na żuchwie. Mam wrażenie, że ten podkład jednak mnie w tych miejscach wysusza i podkreśla jakieś takie suchości, których ja de facto w ogóle nie mam. Staram się tutaj go jak najbardziej dopracować, żeby takie rzeczy tutaj się nie pojawiały, ale on jakoś tak mocno zastyga, plus zobaczcie, że właśnie przez to, że on tak utlenia ten swój kolor, to dopracowywanie, dobudowanie pewnych miejsc, no też sprawia trudności i nie ułatwia mi pracy, tylko muszę tutaj być ostrożna, żeby żadne plamistości mi się nie pojawiły, ale tutaj to jakoś w ogóle nie mogę sobie poradzić. Odczekałam chwilę, aż podkład się ułoży, zastygnie na twarzy i mam naprawdę mieszane uczucia. Z jednej strony podoba mi się to, że przy tym kryciu on nie dał efektu ciężkości, ale z drugiej strony są takie partie, na których on nie poukładał się najładniej, trochę mnie one niepokoją. Właśnie tutaj mówię o żuchwie, o brodzie, ale jeszcze nie wyrokuję. Zobaczymy sobie, jak ten podkład utrzyma się po kilku godzinach noszenia, a my teraz przechodzimy do korektora. I ta nowość podbija rynek w Stanach. Na amerykańskim YouTubie widziałam wiele recenzji tego kosmetyku i naprawdę były one pełne zachwytów, więc jestem bardzo ciekawa tego, jak on sprawdzi się w moim przypadku, a mowa o nowym korektorze od Lancome o nazwie Thieu Idol Ultra Wear All Over Concealer.
Korektor kupiłam wczoraj akurat w Douglasie, kosztował on 139 zł, ja mam odcień 0,95-0,06 i tutaj jest właśnie nazewnictwo na Europę i na Stany, z tego co pamiętam, więc ciężko jest mi powiedzieć dokładnie, którego odcienia powinnam tak używać w pierwszej kolejności, no ale będziecie wiedzieli, o co chodzi. I tutaj, jeżeli chodzi o opis na stronie Douglasa, to dowiadujemy się ciekawych rzeczy, ponieważ jest to bogata formuła z dodatkiem substancji odżywczych, która się utrzymuje nawet do 24 godzin, okej, jednocześnie nawilżając skórę i pozwalając jej oddychać. Ale ciekawostką jest to, że według producenta ten wyjątkowo trwały korektor może być z powodzeniem używany również jako podkład do twarzy. Może kiedyś sobie to sprawdzimy. Pomoże w tym specjalnie zaprojektowany podwójny aplikator. Jego ultra precyzyjna końcówka pozwoli Ci zamaskować konkretną niedoskonałość lub przebarwienie niewielką ilością preparatu. Okej, czyli tutaj dowiadujemy się, że powinien to być produkt lekki i kryjący. Nałóżmy. Tak wygląda ten aplikator, rzeczywiście jest naprawdę masywny. Okej, konsystencja produktu jest taka wodnista wręcz, ja lubię tego typu produkty. Wow, i muszę przyznać, że przy tej ultra lekkiej konsystencji, no krycie to my tutaj naprawdę mamy. Wow, wow, wow. Bardzo mi się podoba, przynajmniej w tej chwili. No zrobiło na mnie wrażenie to, że ta konsystencja jest jak woda, a krycie jest po prostu niesamowite. No, to klepię go sobie troszkę gąbką. Ale on wygląda naprawdę pięknie. Ale jestem ciekawa tego, jak on się, słuchajcie, utrzyma. Bo te wrażenia aplikacyjne, no są naprawdę rewelacyjne. No jestem zachwycona tą konsystencją, strasznie mi się podoba. Tutaj sobie teraz z drugiej strony nałożę od razu gąbką, żeby zobaczyć, która metoda aplikacji jest lepsza. Powiedziałabym, że jest podobnie, może samą gąbką odrobinkę mniej krycia tutaj zauważam, aniżeli najpierw palcem, ale to się rozprowadza po prostu no niesamowicie. Pięknie się to stapia ze skórą, krycie jest naprawdę mocne, ale kompletnie nie czuję efektu ciężkości. Słuchajcie, no naprawdę będę miała nadzieję na to, żeby ten produkt dobrze się utrzymał, bo może to być naprawdę hit. Jak wyglądam w tej chwili po utrwaleniu i przypudrowaniu makijażu? Jeśli chodzi o podkład, to nie jest najgorzej, ale jednak troszkę sucho zaczynam się czuć, kiedy zaaplikowałam na niego puder, a używałam dzisiaj pudru Laury, jeśli chodzi o moje utrwalenie makijażu. Natomiast pod oczami nałożyłam puder z My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder i czuję się po prostu bosko, naprawdę. Ten efekt lekkości i takiego wygładzenia jest czymś, co naprawdę rzadko spotyka się w korektorach pod oczy. Wymodelowałam sobie twarz i wracamy teraz do kredki z Too Faced. Z jednej strony podoba mi się to, że ten akcent takiej ciężkości jest na górnej powiece, no ale z drugiej strony chcę przetestować tą kredkę tak w pełni i zobaczyć, jak ona tutaj nam się też na linii wodnej zachowa. O, ładnie. No, tutaj fajnie się aplikuje. Ale rozmażę ją też troszkę niżej, żeby właśnie zobaczyć, jak ona popracuje w formie takiego roztarcia i współpracy z cieniem. Ale zobaczcie, no ten odcień jest prawie że czarny. Ale z drugiej strony no nawet ładniejszy niż czerń, ponieważ mimo wszystko nie jest aż taki obciążający. Wiem, że większość ludzi stwierdziłaby, że ta kredka jest czarna, ale ja jednak widzę tutaj taki lekki akcent brązu. Przyznaję, że mógłby być troszeczkę wyraźniejszy, ale jednak co nieco tam dostrzegam. Jeśli chodzi o tą dolną powiekę, to ona fajnie się rozmazuje, ponieważ da się ją rozdymić, trzeba szybko pracować, ale z drugiej strony zobaczcie, że przy tym rozcieraniu ona zachowuje swoją intensywność i mocny kolor, także super. I teraz tym najciemniejszym brązem z Fenty będę sobie rozmazywać tą linię, ale fajnie to wygląda. W ogóle nawet nie wiem, czy nie zostawię tej powieki dolnej tak mocno ciężkiej i ciemnej, że nawet nie wiem, czy cokolwiek jeszcze będę na nią nakładała, bo po prostu podoba mi się właśnie ten monokolor tutaj. I chyba tak zrobię. No i tutaj muszę przyznać, że połączenie tej kredki z tym cieniem jest skuteczne, bo po prostu dobrze to pracuje. Mamy i nasycenie, i pigment, i dobre rozcieranie.
Podoba mi się ten efekt jednego koloru na dolnej powiece. Nie będę nakładała nic na centralną część dolnej powieki w celu rozświetlenia, ale po prostu tym brązem troszeczkę jeszcze bardziej sobie rozdymię to cieniowanie w dół, żeby było miękkie, ale żeby jednocześnie właśnie ten kolor był taki jednolity. O. Już fajnie, dawno nie miałam aż tak mocnego oka. Dzisiaj mam dzień intensywny, więc makijaż jest równie intensywny co mój dzisiejszy dzień. Tak, ale z tym jest lepiej, bo po prostu jeszcze bardziej to otwiera oko i łagodzi te krawędzie. Makijaż oka mamy skończony i muszę Wam powiedzieć, że ogólnie mi się on naprawdę podoba. Wyszedł taki mocniejszy, ale jednocześnie jesienny. Na pewno fajnie podkreśla oko i gdyby jeszcze ten podkład miał trochę właściwszy odcień, gdyby tutaj nie było pewnych plamistości i gdyby ten błysk, słuchajcie, był trochę ładniejszy i bardziej wyrazisty, to w ogóle myślę, że byłoby naprawdę super. A my teraz przechodzimy do ostatniego elementu, który będzie uzupełniał i podkreślał makijaż, czyli do pomadki. Jak wczoraj zobaczyłam te opakowania pomadek z Sephory, to się po prostu zakochałam. A drugą rzeczą, która zwróciła na nie moją uwagę, jest fakt, że one przypominają mi pomadki Marka Jacobsa. A jak pamiętacie, moja ukochana Moody Margot jest już wycofana, więc zobaczymy sobie, czy tutaj ta konsystencja będzie podobna, czy właściwości będą podobne. Kolorystycznie taki jeden do jednego nie jest, ale sama pomadka bardzo mi się podoba. Kocham odcienie nude, więc trzeba to nałożyć i zobaczyć, jak ona będzie wyglądała. Ta pomadka kosztowała 38,25. No jest kryjąca. Też kurczę, myślałam, że ten kolor nie będzie aż taki oranżowy, bo to jest taki rodzaj takiego karmelowo-miodowego nude. To jest ładny odcień, ale nie do końca dla mnie. I zdecydowanie wolę nude'y, które bardziej wpadają w beże czy róże. Ale abstrahując od koloru, aplikacyjnie jest bardzo przyjemna. Zapach ma niesamowity, uwielbiam taki zapach w pomadkach. To jest taki niby klasyczny zapach pomadki, ale ma w sobie coś takiego no bardzo przyjemnego. Ona jest taka kremowa, miękka, bardzo otulająca, ale też ma dobry pigment. Pewnie nie będzie się jakoś super mocno utrzymywała, ale rozkłada się cudownie. Kochani, makijaż skończony. Mamy w tej chwili godzinę 13:37. W trakcie wykonywania makijażu miałam tak roboczo podpięte włosy, teraz związałam je do góry i jeszcze bardziej podoba mi się ten makijaż. Słuchajcie, pochodzę teraz w tym makijażu tak długo, jak to tylko będzie możliwe, ponieważ naprawdę ciekawi mnie trwałość tych kosmetyków. Zwłaszcza jeżeli chodzi o korektor, który zrobił na mnie dzisiaj zdecydowanie największe wrażenie, bo ja nie mogłabym stwierdzić, że kosmetyk jest taki, wiecie, super hitowy, tylko po pierwszym wrażeniu i od razu po nałożeniu ja muszę dowiedzieć się, jaka będzie trwałość, żeby móc w pełni go ocenić. No, to widzimy się już za chwilę, czyli na podsumowaniu po kilku godzinach noszenia. Kochani, jestem z powrotem, mamy w tej chwili godzinę 21:59 i zapraszam Was na podsumowanie tego makijażu po kilku godzinach noszenia. Zacznijmy od cieni do powiek Fenty. Tutaj mamy taką dziwną sytuację, ponieważ z jednej strony cienie nie powchodziły w załamania, ale z drugiej strony wydarzyło się z nimi coś tak niestandardowego, że chyba jeszcze nigdy czegoś podobnego do tej pory nie widziałam. Słuchajcie, cienie stały się takie plamiste, ale najbardziej w momentach, gdzie rzęsy po prostu dotykały skóry. I nigdy do tej pory z taką sytuacją nie miałam do czynienia, no bo zawsze, kiedy mamy sztuczne rzęsy, to one gdzieś tam tej powieki, tej skóry dotykają i pierwszy raz widzę taki efekt. Co więcej, no mam poczucie, że z tą formułą coś jest po prostu nie tak, ponieważ po pierwsze, one mi się tak najładniej nie łączyły, ale po drugie, no zobaczcie, te plamistości jeszcze bardziej teraz się podkreśliły i po prostu cienie nie wyglądają dobrze. Co więcej, mam wrażenie, że tutaj na dolnej powiece one tak jakby trochę zjechały w dół. Więc jeżeli chodzi o tą trwałość, to nie jest najlepiej, nie powchodziły w załamania, ale ten efekt plamistości jest czymś naprawdę niespotykanym i nie jest to plus. Plusem jest ta kolorystyka, takie rozcieranie pojedynczego cienia, ale nie mogę powiedzieć, że to jest paleta, która robi na mnie wielkie wrażenie. No zdecydowanie nie ma tutaj szału, a nawet powiedziałabym wręcz, że jest rozczarowująca, ponieważ jednak kosztuje ona 225 zł i dla jakiegoś takiego jednego cienia, którym szybko bym popracowała, no nie powiedziałabym, że to jest paleta super. A teraz kredka Too Faced. Tutaj jest okej. Minusem była dla mnie ta aplikacja, która nie należała do najłatwiejszych. Trzeba tutaj mieć na uwadze, że ta kredka bardzo szybko zastyga, więc niezwykle szybko trzeba z nią pracować. Myślę, że do takiego delikatnego makijażu dziennego, gdzie tak raz, dwa robimy sobie delikatną kreskę przy rzęsach, trochę rozmazujemy ją cieniem, może sprawdzić się ona super. Jeżeli chodzi o linię wodną oka, to trochę się ona wypukała, trochę jeszcze została, więc ogólne wrażenie mam takie, jest w porządku, może nie jest jakoś tak najlepiej na świecie, ale nie jest też źle. Tuż do rzęs Douglasa
nie poodbijał się, w teście trwałości wypadł w porządku, natomiast jeżeli chodzi o efekt, to nie jest dla mnie podkreślenie rzęs w sposób, jaki lubię. Nie było one tak ładnie pogrubione, wydłużone i przede wszystkim był on dla mnie zbyt gęsty, zbyt suchy i nie będę go więcej używać. A teraz podkład Tarte. Nie czuję się w nim świeżo. Szkoda, ponieważ miałam względem tego produktu naprawdę duże oczekiwania. Miałam nadzieję, że on będzie na mnie ładnie leżał. No a sami widzicie, co się tutaj dzieje. Uczucia mam takie mieszane, ponieważ z jednej strony są partie, na których on wygląda dobrze, na przykład na policzkach i trzeba tutaj przyznać, że on się ładnie utrzymał. Natomiast jeżeli chodzi o nos, jeżeli chodzi o żuchwę i o brodę, no to jest, delikatnie mówiąc, nie najlepiej, a po prostu wygląda na zważony. To trochę dziwne, ponieważ zapewnienia producenta dotyczyły efektu minimalizowania widoczności porów, a jest tutaj wręcz przeciwnie. No nie jest to podkład dla mnie. Wydaje mi się, że dla osób, które mają skórę normalną, nie mają rozszerzonych porów i zależy im na takim efekcie mocnego wygładzenia, to może to być fajny kosmetyk. Dla mnie nie najlepiej. Przez chwilę sobie pomyślałam, że może ten efekt podkreślenia porów też trochę wynika z tego, że podkład jest dla mnie za jasny, ponieważ czasami tak bywa, że kiedy te podkłady są takie zbyt jasne, to właśnie takie rozszerzone pory, jakąś strukturę skóry podkreślają, no ale jednak aż tak wyraziście być nie powinno, więc ja do niego wracać nie będę. A teraz korektor Lancome. No czułam się w nim naprawdę bardzo dobrze, kompletnie nie czułam efektu ciężkości pod okiem i to zarówno jeżeli chodzi o efekt krycia, jak również jeżeli chodzi o efekt komfortu noszenia. Bardzo obiecująco zapowiada się ten produkt, natomiast muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, żeby mieć taki pełen obraz sytuacji, ponieważ gdzieś tam przez chwilę przemknęła mi taka myśl, czy na przykład te cienie troszeczkę w dół nie pojechały przez korektor. Tutaj pewności nie mam, a ja lubię tą pewność mieć, dlatego też jutro sobie ten korektor na sobie, na swoim cieniu już tak na spokojnie przetestuję i napiszę Wam w opisie, czy było super, ponieważ jeśli tak było, no to będę mogła powiedzieć, że to jest mój nowy ulubieniec. Dzisiejsze podsumowanie kończymy pozytywnym akcentem, czyli pomadką z Sephory. Jest to absolutnie cudna pomadka. Czułam bardzo duży komfort, nie czułam efektu kleistości na ustach, nie czułam wysuszenia, ale miałam poczucie, że te usta są podkreślone taką bardzo przyjemną, bogatą warstwą. Kolor dzisiaj nie do końca był dla mnie trafiony, natomiast widziałam, że były jeszcze inne, więc naprawdę z chęcią się wybiorę, kupię sobie jakiś inny, ponieważ właśnie ta konsystencja była dla mnie bardzo przyjemna, super się nosiła. Oczywiście, że nie była najtrwalsza na świecie, ale efekt na ustach bardzo mi się podobał. Kochani, to już wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Udało mi się podczas dzisiejszego testu znaleźć zarówno takie kosmetyki, które bardzo mi się spodobały, jak również takie, które niestety trochę mnie rozczarowały. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy któryś z nich sprawdzaliście, jeśli tak, to jakie macie zdanie na ich temat. Ja teraz lecę się zmywać, jak zwykle, jeżeli odcinek był dla Was przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem. Buziaki! Mua.